Cześć, witam Was wszystkich po dłuższej przerwie. Zdecydowałem się, żeby zrobić taki krótki test tej ładowarki, którą widzicie tu z prawej strony IMAX B6. No dlatego, że polecałem ją kilkukrotnie na forach jako ładowarka, która jest wystarczająca do ładowania nawet tych akumulatorów dużych samochodowych kwasowych. No ale niestety rozczarowanie, Chińczycy nas tutaj oszukali bardzo, nawet można powiedzieć, dlatego że no, ta ładowarka powinna dać około 6 amperów. No, bo tak wychodzi z równania, które tutaj widzicie na tej mojej tablicy, że dzieląc 80 W, które obiecuje tutaj producent, przez 13,5 V, bo tak sobie średnio przyjmuję, że takie jest napięcie, powiedzmy, podczas ładowania akumulatora przez dłuższy czas, no wychodzi 5,9 A, czyli tam przy troszkę niższym napięciu na początku ładowania. Ten prąd powinien dochodzić do 6 A, no ale jak niestety zobaczycie, to no mija się to z prawdą i to dosyć mocno. Więc włączę tu równocześnie ładowanie tymi obydwoma ładowarkami. Zobaczycie, co one wyświetlają, a co rzeczywiście daje ta ładowarka jedna i druga. Bo zobaczcie, wyświetla prąd 6 A, no a przez moment pojawiło się tutaj 5 A. No i teraz ten prąd gwałtownie spada i już jest 4,8 i niedługo będzie gdzieś 4,5 A. No i tak średnio można przyjąć, że ta ładowarka daje gdzieś tam około 4,4 czy 4,5 A podczas ładowania, gdy wyświetla dużo więcej. No więc niestety jesteśmy tutaj mocno stratni, jeśli chodzi o moc tej ładowarki. No i tak jak widzicie na tablicy, ja tutaj policzyłem to szybko z wzoru na moc. No, że ta ładowarka daje około 60 W, tam w szczycie gdzieś 62 W, tak jak mi wychodziło z iloczynu napięcia i prądu, który tutaj mierzyłem podczas ładowania. No po prostu uznałem, że ten IMAX no, będzie lepszy od tej Delta Redox, tym bardziej, że ta Delta Redox jest w tej chwili trochę niedostępna, trudno ją znaleźć w internecie. No ale zobaczcie, jak wygląda prąd ładowania z tej Delty. No bo w zasadzie zgadza się z tym, co ta ładowarka wyświetla napięcie, przepraszam, prąd 3,7, na niej też około 3,7, więc no to, co pokazuje, to rzeczywiście daje. No i niestety rozczarowanie, no. Niestety rozczarowanie. Szczerze mówiąc, jak porównywałem te ładowarki, to tak naprawdę ten IMAX daje około 0,5 A więcej niż ten Redox, bo jak widzicie w tej chwili na tym amperomierzu jest tam około 4,2 A, a Redox daje 3,6, no więc niestety, ale no jest to co widać, no po prostu. Jeśli chodzi o menu tych ładowarek, no w zasadzie w ogóle się nie różnią. Jest identyczne jak w tej Delcie Redox. Także za bardzo nie ma tutaj co pokazywać. Kto oglądał wcześniejsze te moje filmy sprzed już prawie 2 lat, to mógł się zapoznać z tym menu. No oczywiście tutaj jeszcze jest kilka innych typów akumulatorów, które można naładować, no ale w związku z tym, że my się tu zajmujemy głównie kwasiakami, to ja może nie będę tego testował. Jeśli chodzi o przekłamanie napięcia, też tutaj troszeczkę do tego przekłamania dochodzi, ale to już są powiedzmy mniejsze wartości. Jeśli chodzi o akumulatory kwasowe, to nie ma to w zasadzie żadnego znaczenia. Jeśli chodzi o lipole, no to jest tutaj troszkę przekłamanie, tam w granicach, nie wiem, 0,6 V, coś takiego z tego, co tutaj mierzyłem. W tej chwili no, mamy też tutaj podpięty ten miernik o mniejszej dokładności niż UNIT. A poza tym tu dochodzi też do spadków napięcia i po prostu na ładowarce może być to napięcie trochę wyższe niż na klemmach akumulatora, no bo mamy tutaj dwa przewody, które podpinamy do akumulatora i na nich też występuje jakiś tam spadek napięcia, więc po prostu im niższy prąd ładowania, tym ten spadek będzie mniejszy, więc ja się nigdy nie przejmuję takimi rzeczami, bo po prostu no ten spadek napięcia później zaczyna być pomijalny, gdy prąd zaczyna spadać poniżej 1 ampera, możemy po prostu już na niego nie zwracać uwagi. No i w zasadzie to tyle. No, tu nie wiem, czy jakieś szkolenie jest potrzebne z tego ładowania, bo w zasadzie już tych filmów w internecie jest dużo. Ja sam też pokazywałem, w jaki sposób to robić.
tą ładowarką, gdy osiągniemy to napięcie 14,7 i prąd ładowania spadnie nam już tam powiedzmy do wartości 2-3% prądu, jakim chcielibyśmy wysycać, to po prostu możemy sobie zatrzymać to ładowanie i ustawić sobie tutaj no jedną celę wyższe, znaczy tak jakbyśmy ładowali akumulator z 7 celami, no i ten prąd ładowania na przykład tam 1,5 czy do 2 amper możemy sobie ustawić do wysycania. To już wynika tylko z przelicznika, taki jak Wam wcześniej kiedyś pokazywałem, te 2-3% pojemności z etykiety akumulatora. No i rozpocznie nam się tutaj też ładowanie, tyle że w tym momencie jest to trochę zbyt szybko, bo jeszcze mamy zbyt niskie to napięcie, ale możemy po prostu sobie ustawić później jeszcze ten czas na wysycanie, ta ładowarka nam tu będzie kontynuować, to ja przy okazji Wam to pokażę jeszcze raz, bo no tutaj możemy z tego skorzystać, to dwuetapowo można ten akumulator ładować. Na przykład możemy sobie tutaj ustawić ograniczenie czasowe i te 720 minut jest tutaj ustawione w tym momencie. Na przykład przez taki czas będziemy sobie później wysycać akumulator no już powyżej 15 V, tak, bo do 14,7 ładują te obie ładowarki, więc nam ten prąd ładowania spadnie już do tych wartości 2-3%, po prostu no, możemy sobie kontynuować go już ustawiając ten czas ładowania na jakiś tam ograniczony 6-8 godzin, bo to jest czas zupełnie wystarczający, no, w zależności od tego jak wysoki ten prąd ładowania ustawimy, ale zwykle gdy temperatura otoczenia ma te 20 czy 20 kilka stopni, to taką ładowarką cyfrową nawet 4 godziny czasami wystarcza, jak akumulator jest no, zdrowy, w dobrym stanie, to nawet te 4 godziny wystarczą, a jeżeli nie, no to po prostu można sobie ustawić te 6 czy 8 godzin, jeżeli to będzie konieczne, jeżeli ustawimy tam troszkę za mały ten prąd ładowania. No i w zasadzie to tyle na dzisiaj, bo to taki w sumie tylko krótki film miał być, bo nie znalazłem nigdzie testów po prostu tego IMAXa pod tym względem, który mnie by interesował. No i postanowiłem, że sam taki film zrobię, bo no niestety czasami trzeba zweryfikować te produkty, które się znajdują na rynku, no bo niestety często jesteśmy oszukiwani i naciągają nas na wartościach, jakie producent podaje. Ja pierwszy raz naciąłem się na akumulatorach chińskich jakieś 20 lat temu, gdzie kupowałem akumulatorki paluszkowe i na etykiecie widniał napis 3600 mAh, gdzie najlepsze akumulatory na rynku miały wtedy no coś koło 2000 mAh, czyli 2 Ah. No i po zmierzeniu takiego akumulatorka rozładowarką no wyszło, że ma 600 mAh. No więc niestety tutaj jest kolejny taki produkt, który no znowu próbuje naciągnąć klienta na sprzedaż, no i tyle. A weryfikacja pokazuje, że no jest to słabe i nie można ufać niestety tym wartościom, które ładowarka wyświetla, no ale powiedzmy, że za kwotę, za jaką można kupić tę ładowarkę tam w granicach 130-140 zł, no to powiedzmy, że możemy sobie na to pozwolić, bo to nie są jakieś tam, nie jest apteka to ładowanie tych akumulatorów ołowiowych, no ale niestety musimy być świadomi tego, że no to nie jest te 6 amper, które ładowarka wyświetla, tylko powiedzmy tam 4,5. No i też ten akumulator zostanie naładowany, no ale niestety trochę wolniej niż byśmy się spodziewali. No i to myślę tyle na dzisiaj będzie. Dzięki i pozdrawiam wszystkich.